Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj miałem nagrać streama, to znaczy nie nagrać, tylko miał być live, ale że od rana gra się bardzo kiepsko, to postanowiłem nagrać bitwę Sturmtigerem. Jedna bitwa, którą już wcześniej zagrałem, było to specjalne wydarzenie Imminent Breakthrough. Trzeba tam wygrać 3 razy bitwę, żeby zdobyć kamuflaż do Sturmtigera. Została mi jeszcze jedna bitwa do rozegrania, ale to sobie kiedy indziej zagram. Natomiast teraz spróbuję jakąś bitwę na BR-ze 6-3, bo na takim BR-ze jest Sturmtiger. Zwany też Sturmmörser. Dzisiaj jest naprawdę kiepski dzień do grania. Grałem wcześniej Francją na 7-7. Masakra. Masakra. Nie, że Francja taka zła, tylko w ogóle... Nie wiem, dzisiaj Ruscy chyba wygrywają wszystkie bitwy. Oczywiście jak Ruscy są w przeciwnej drużynie, nie w mojej.
wsparcie artyleryjskie. Przyjąłem. Otwieramy ogień. Widzieliście to? Zajebał mnie chłop, który chyba stał za budynkiem. Atakować punkt C! Później sobie obejrzę powtórkę, jak to wyglądało z jego perspektywy, tego wpisa. Ale z mojej strony to tak wyglądało, jakby mnie zabił przez budynek. Słyszę bombę. I kolejna bitwa. Akurat
Lubię tę mapę, ale z drugiej strony, od góry. Od tej strony nie za bardzo za nią przepadam. Ale spróbujemy to miejscowe jakoś ostrzelać. Może się uda jakiegoś fraga zrobić, a może nie. Jak się nie mylę, to mam chyba lekki aptier. Siedem zero, siedem trzy pewnie. Coś takiego by było. Znaczy w sumie nawet nie wiem, jak tam celować w tamto miejsce. Czy się w ogóle ustawić i jaka tam jest odległość. Widzę tą drogę. 600 metrów. To jest tak. Tam jest szybko. Że oni prawdopodobnie z innego miejsca strzelają. Ale spróbujemy szczęścia. No i się nie udało. Prawdopodobnie coś do mnie strzeli jak przyjadę. Chyba, że to nie to miejsce jeszcze. Nie, jeszcze nie. Dobra. Kurczę, muszę pomoc w naprawie zrobić 20 razy. Przeładowałem. Wrogowie przejęli strefę. Ja chyba wiem, gdzie on pokazuje, ale nie wiem, gdzie podjechać. Właśnie mnie zauważyli. 700. O kurczę, oni też mają Stormtriggery. Nawet nie zauważyłem. No i jesteśmy unieruchomieni, ale gościu nie ma lufy. A jak te granaty szybko się kończą. Troszkę gierkę przyciszę, bo nie wiem, czy mnie słychać. Tak na wszelki wypadek. Tym razem nic mu nie zrobiło. Trzeba się stąd ewakuować. Kurczę, zapomniałem, że tu smoki na wprost tylko lecą.
Tam jest gościu gdzieś. Widzę go. Już go nie widzę. Oślepłem tam. 650 robimy. No i uciekł. Skubany. No i teraz wyjeżdża, jak ja przeładowuję. Pantera nasz. Tam jeszcze coś jest. Tam jest 400. Robimy 450. O. No nie wierzę w to. Naprawdę? Pięćset, rzeczywiście. Chyba się wycofam lekko. Ludzie nie wiedzą, gdzie tu celować w ten mój czołg. A tu wystarczy przywalić w moją haubicę. Jest po mnie. Szkoda, że to przeładowanie takie długie. Trafiony. No jednak jakieś te pociski nie są takie super. Nie wiadomo co robiące. Najwyraźniej trzeba bardzo blisko czołgu, albo direct hita zapodać. No bo inaczej mamy takie efekty, jakie widać. Trafienia. I nawet... Nie, to nie był ten. To nie był ten gościu. Myślałem, że nie dostałem asysty za niego, ale to nie był ten. Dobra. Ojej, ktoś mi na C wjechał. Nie mam pojęcia, w którym miejscu się mógł schować. Oczywiście to są moje początkowe bitwy, więc jeszcze nie wiem jak tu skutecznie tym grać. No i nawet mu nic nie zrobiłem. Za nisko strzeliłem. Prawdopodobnie zaraz zginę. Jeszcze jednego smoka jeszcze. Nie wiem, gdzie ten Brytyjczyk jedzie. Chyba Brytyjczyk? Nie, to nie jest. No nie mam pojęcia, gdzie on pojechał. Chyba tam. Cholera. No niech to tylko wyjedzie.
Jeśli ktoś obejrzy mój filmik, no to się niestety z tego filmiku dowie, jak zniszczyć szturm Tigera. Wystarczy strzał, działo. No chyba, że ktoś ma hit FS-y, to po którymś boku, lewym bądź prawym, tu akurat z prawej strony już mi się pociski skończyły. Ojej, R3. Jedyne co mam to karabin. Chyba strzelił w działo. Bo nie wiem, czy miałby szansę gdziekolwiek indziej mnie przebić. Ale dobrze, że to jest R3, a tutaj poślemy artylerię. Mam nadzieję, że to pomoże. No niestety też asysty nie dostałem, ale nawet nie trafiłem tej R3, więc nie ma się co dziwić, że nie ma asysty. Tam chyba ma gościu problem. Ja bym chciał chociaż strefę zająć, żeby jakieś punkty wpadły. Nie zdążę. Oczywiście. Och, jak ja nie lubię tego zaczepiania się o różne przeszkody. Daleko jest. Chłop. Nie wiem, gdzie on stał. Więc nie będę rzucał artylerii. No niestety, nie popisałem się tutaj. O. O cholera. Spróbujemy tak. Lufa działa. O. Strzał zupełnie na ślepo i się udało. No także jak widać, czołg w mojej ocenie nie jest jakiś łatwy do grania. Te pociski, jeśli nie trafią
centralnie w przeciwnika lub bardzo blisko przeciwnika, no to przeciwko takim czołgom, jakie spotykałem, czyli głównie medy i czołgi ciężkie, słabe szanse to ma. A poza tym, tak jak wspominałem w filmie, wystarczy strzał tutaj w chałubicę, gdzie znajduje się pocisk i nasz czołg wylatuje w powietrze. Nie wiem, czy w czasie przeładowywania, jaki jestem i ktoś mi tu strzeli, czy to też działa ta mechanika, czy nie działa. Tego mi się nie udało nigdzie sprawdzić. No wiadomo, jak trafimy na pełny aptier, gdzie już latają hit FS-y lub hity, to trafienie w przednią czy boczną płytę powoduje bardzo widowiskową eksplozję i po prostu wylatujemy w powietrze. No jest to taka swego rodzaju bomba na gąsienicach. Okej, to ja dziękuję za oglądanie. Liczę na jakieś łapki w górę, subskrypcje. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.